Muzyka dla myślących. Interaktywny przewodnik po stereotypach muzycznych. Rozdział trzeci. Stereotyp pierwszy. Muzyka dostarcza głównie rozrywki. A poza tym? Mówi Wojciech Strzelecki, muzykoterapeuta i psycholog zaproszony do udziału w projekcie przez Fundację Mea Kultura. To, jak muzyka działa na człowieka, tak naprawdę intuicyjnie w dużym stopniu wiemy wszyscy, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka wpływa na to również, w jakim tempie działamy, w jakim tempie podejmujemy decyzje. Poprawia bądź też zmienia nasz nastrój zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I tutaj ten wycinek wpływu muzyki jest bardzo istotnie powiązany z dwiema ważnymi dziedzinami, mianowicie z muzykoterapią oraz z psychologią muzyki. To, co jest najważniejsze, właściwie jeżeli chodzi o to, w jaki sposób muzyka oddziaływuje, to to, że jej wpływ ma charakter całkowicie poza naszą kontrolą świadomą. Czyli to, że ona wpływa, nie odbywa się za sprawą naszych świadomych decyzji i poszukiwań. Poszukiwań może częściowo tak, dlatego że w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to po taką muzykę sięgamy. I to jest bardzo istotne, ponieważ nie ucząc się tego, nigdy nie kontaktując się nawet z takimi dziedzinami jak psychologia muzyki czy muzykoterapia, doskonale wiemy, przy pomocy jakich utworów osiągniemy oczekiwany efekt. I tak oto. Niektórzy ludzie nie wyobrażają sobie na przykład sprzątania bez muzyki. Ona w tym momencie ich aktywizuje, motywuje, zwiększa zaangażowanie, zwiększa ten czas zaangażowania. Inne osoby nie wyobrażają sobie uprawiania sportu bez tła muzycznego. Zwykle do takich działań aktywizujących wybieramy utwory dynamiczne z określonym, jasno zaznaczonym rytmem. Takie, które pozwalają nam zwiększyć efektywność działań. Zupełnie inną muzykę wybieramy jako tło do działalności intelektualnej. Będzie to muzyka, która w jakiś sposób będzie mogła pogłębić naszą refleksję. Nie będzie nas odciągać od tych działań intelektualnych, chociażby warstwą tekstową, bo ten najbardziej znaczeniotwórczy kod muzyczny, czyli kod tekstowy, on się świetnie sprawdzi przy sprzątaniu, on się może świetnie sprawdzić przy uprawianiu sportu, ale już nieco gorzej sprawdzi się przy czynności intelektualnej, jeżeli oczywiście muzyka nie jest bezpośrednio związana, ma stanowić jedynie tło, które ma nas aktywizować. Tym razem do działania intelektualnego. Wpływ muzyki odbywający się na kilku poziomach, mianowicie chociażby fizjologicznym, emocjonalnym i behawioralnym, wiąże się przede wszystkim z tym, że muzyka nas wiedzie. Ja bardzo lubię mówić, że podążamy za muzyką, ale też mi muzyka podąża za nami, ponieważ muzyka potrafi sama w sobie zmienić nasz nastrój, potrafi sama w sobie wzmocnić nasze zaangażowanie, potrafi sama w sobie wpłynąć również na nasze parametry życiowe, takie jak ciśnienie, tętno, tempo oddechu, a nawet fale mózgowe, jak wykazują badania, co oznacza, że tutaj już też jakby nie ma tej kontroli świadomej. Na poziomie emocjonalnym też tej kontroli świadomej nie ma, ale tutaj już możemy nieco bardziej świadomie wybierać utwór po to, żeby nastrój poprawić, bądź żeby ten nastrój na przykład pogłębić i przeżyć katarzis, nasilić afekt, przepłakać i muzyka może nam w tym pomóc. To są bardzo cenne rzeczy, bo ten aspekt behawioralny jest również poza kontrolą. To znaczy, mimowolnie postukujemy nogą, ruszamy głową, poklepujemy się w rytm muzyki i to również odbywa się zupełnie mimowolnie. Tak więc wybieramy utwory, mniej lub bardziej świadomie, w określonym celu, po to, żeby muzyka podążała za nami. Ale też my podążamy za muzyką, tą, którą właśnie wybierzemy. I pięknie to widać we wszelkiego rodzaju działaniach muzykoterapeutycznych. Muzykoterapia jako dziedzina, która zajmuje się wpływem leczniczym muzyki na funkcjonowanie człowieka, to oczywiście nie tylko wpływ muzyki słuchanej, to również wpływ muzyki wykonywanej. Jako przykład mogę podać, ponieważ prowadzę działalność terapeutyczną w oparciu o muzykoterapię już wiele lat, to mogę podać takie przykłady bezpośredniego jakby wzrostu zaangażowania. Otóż pewien chłopiec z mózgowym porażeniem dziecięcym zupełnie nie angażował lewej ręki, która była zdecydowanie słabsza, znaczy nadal jest słabsza de facto, ale
była zdecydowanie słabsza i chłopiec ten nie angażował jej, tak jakby udawał, że jej nie ma. Można tutaj powiedzieć nawet o pewnego rodzaju zespole zaniedbania. Natomiast kiedy przyszło do gry na bębnie, zaczął jej używać. Kiedy próbował chwycić lewą, właśnie tą słabszą ręką ukulele, próbował układać palce. Nie był to wprawdzie konkretny akord, ale chodzi o sam motyw rozpoczęcia angażowania tej kończyny, która była przez niego w dużym stopniu ignorowana, bo wiedział to, że ona jest słabsza. To samo dotyczy chłopca z autyzmem. On miał diagnozę spektrum autyzmu, który był dzieckiem niemówiącym. Właściwie mówił tylko bardzo pojedyncze słowa i one w ogóle nie służyły komunikacji, co w przypadku autyzmu często się zdarza, że jest owszem wykształcona mowa, ale ona nie służy komunikacji. I u niego znacząco poszerzył się zasób słownictwa, jak również ukierunkowała się mowa w stronę chociażby nazewnictwa na początek rzeczowników, ale to już bardzo dużo, poprzez śpiewanie. Ponieważ nadanie słowom melodii zdecydowanie bardziej go aktywizowało do tego, żeby próbować podejmować próby, eksperymenty z mową. Łatwiej też było go skłonić do powtarzania całych fraz. Tutaj tylko chodziło o to, żeby to było powtarzanie ze zrozumieniem. Tak więc w miarę możliwości śpiewane frazy były ilustrowane przy pomocy obrazków. Od razu łączył to. Łączył te słowa z tym, co się dzieje. Z emocjonalnych tematów istotnego wpływu muzyki w kontekście muzykoterapii można tutaj wspomnieć znaczącą poprawę nastroju poprzez podążanie za muzyką. Jest taka metoda, to jest akurat muzykoterapia z kolei receptywna, czyli nie aktywna, nie wykonawcza, o której mówiłem do tej pory w tych przykładach, gdzie chodzi o granie na instrumentach albo śpiewanie, tylko receptywna, czyli odbiorcza. Jest to metoda Josta, ona polega na tym, że najpierw się odtwarza utwór, który jest, no jeżeli chodzi o zmiany nastroju, bo to może być zmiana czegokolwiek, zmiana poziomu zaangażowania, aktywizacji, ale jeżeli na przykład weźmiemy sobie zmiany nastroju jako przykład, to wychodzimy od utworu, który odpowiada nastrojowi zastanemu, w tym przypadku na przykład, jeżeli jest to osoba z obniżonym nastrojem, jest to nastrój smutny. Potem jest utwór, który prowadzi dalej, czyli jest odmienny nastrojowo, aż do takiego, który chcemy, żeby stał się nastrojem wyjściowym. Czyli na przykład nastrojem zdecydowanie poprawionym. Ten wpływ muzyki, to jest ogromny potencjał, tkwi właśnie w tym, że jest ona w dużym stopniu, ten wpływ jest poza naszą kontrolą. Natomiast ma to też swoją ciemną stronę, ponieważ, znaczy nie zawsze można mówić ciemną, ale muzyka jest również wykorzystywana na przykład w audiomarketingu. Audiomarketing może oddziaływać wielozmysłowo, bo właściwie może na każdym gruncie oddziaływać audiomarketingowo. Może by dotyczyć wszystkich zmysłów. Tylko że wtedy to już nie jest audiomarketing. Natomiast sam audiomarketing opiera się na dźwięku. No i na przykład zaobserwowano wzrost liczby kupowanych produktów, jeżeli klientowi jest miło, bo na przykład odtwarzana jest w sklepie, kiedy robi zakupy, miła dla niego, dla jego uszu muzyka. Tutaj też jest istotne znowu, jaka to jest muzyka, bo te elementy dzieła muzycznego bez wątpienia są bardzo istotne. Szybciej robimy zakupy, bo się szybciej poruszamy w ogóle. Nawet samochodem szybciej jedziemy, bo są i na to badania, kiedy muzyka jest dynamiczniejsza, szybsza. Ale też szybciej robimy zakupy, ale też mniej refleksyjnie podejmujemy decyzję o zakupie. Czyli jeżeli jest szansa na to, jeżeli mówimy o zwiększeniu sprzedaży, że klient nie będzie się zastanawiał, czy to kupić, tylko po prostu to kupi. To jest jeden z tych czynników. Badania dotyczące audiomarketingu mówią, że ponad 70% konsumentów jest skłonnych wydać więcej pieniędzy w punktach, gdzie robią zakupy, gdzie jest odtwarzana muzyka. To łączy klienta z marką, bo mają coś wspólnego, mają wspólną muzykę. Na przykład on to lubi, a to jest odtwarzane i to go łączy z marką, łączy go ze sklepem. Tym samym istnieje szansa, że wróci, że wyda więcej, że będzie mu miło wrócić do tego miejsca. Jest to oczywiście, cienka jest granica między tą formą perswazji, nazwijmy to ukrytej, a manipulacją. Natomiast bez wątpienia dokumentuje to również ten wpływ muzyki, który jest poza naszą kontrolą. Z tym, że tutaj celem nie jest leczenie. Celem jest, brutalnie mówiąc i bardzo wprost, sprzedaż. Muzyka może być i była na przestrzeni historii również wykorzystywana do celów propagandowych. Takim najczarniejszym przykładem może być przykład przemówień Adolfa Hitlera.
marszowa, potężna muzyka, która wprawiała słuchaczy w nastrój powagi, nastrój istotności. Że to, co zaraz usłyszą, będzie ważne. Było to podkreślane przez muzykę. Podkreślane było przez potężną na przykład, bardzo, chociażby jeżeli chodzi o skład orkiestry, dlatego te kompozycje tak brzmią, muzykę Wagnera. Tak więc to, że muzyka wpływa, może mieć działanie dobroczynne, zbawienne, lecznicze, ale może też zostać wykorzystane w sposób zdecydowanie inny, który służyć może innym celom niż podniesienie jakości życia człowieka. Innowacja Muzyka dla Myślących – Interaktywny Przewodnik powstała w ramach projektu Popojutrze 2.0 Kształcenie i została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Więcej o pozostałych stereotypach dowiesz się z e-booka Muzyka dla Myślących, który powstał w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji Mea Kultura. Wejdź na stronę www.savethemusic.eu i bądź świadomym odbiorcą kultury.